spotkanie w sprawie śmieci, mogą swobodnie wpłacać do kasy związku, podejrzana na wolności, sąd uchylił ten środek zapobiegawczy, pojemniki na nieczystości zwierzęce, spływ kajakowy, będzie grochóweczka, kiełbaski, zmiany na basenie, usunęliśmy także wewnętrzne okna, leczenie w Unii Europejskiej. Magdalena Małek, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. Po 2 miesiącach zamieszania związanego z wnoszeniem opłat za śmieci, dyrektor Marian Olesiejuk wycofał się z decyzji o zwracaniu mieszkańcom zasobów spółdzielni wpłacanych pieniędzy. Decyzja władz związku to wynik spotkania, jakie odbyło się w zeszłym tygodniu w spółdzielni mieszkaniowej. Spotkanie w siedzibie spółdzielni odbyło się z inicjatywy zarządów dwóch lubartowskich spółdzielni, spółdzielni mieszkaniowej oraz spółdzielni Wspólny Dom. Podczas spotkania poruszono m.in. problem wnoszenia opłat przez mieszkańców. Temat był bardzo ważny, ponieważ w lipcu dyrektor Olesiejuk rozesłał do mieszkańców spółdzielni pismo, z którego dzisiaj się wycofuje. O zamieszaniu związanym z wnoszeniem opłat informowaliśmy w lipcu. Zamiast ładu, porządku i działania dla dobra wspólnego, anarchia, chaos i odmowa przez związek przyjmowania opłat za śmieci. Po raz kolejny okazuje się, że w Lubartowie inaczej niż w innych miastach, lokalni decydenci ustalają własne prawa. Co wy chcecie zrobić z nami? Myśli za końca katani. Z naszych mózgów zrobić ciasto, my wam rozwalimy miasto. Cały system już się pali, cały system już się pali. Świat wasz pęka na atomy, podpalimy wasze domy. W zeszłym tygodniu do mieszkań spółdzielców trafiła informacja zarządu o obniżce czynszu. Załącznikiem do informacji był dokument, który wskazywał, jak po 1 lipca płacić za śmieci. Komunikat powstał na bazie uchwały przyjętej przez związek, w której czytamy: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest w kasie Związku Komunalnego Gminy Ziemi Lubartowskiej lub przelewem na rachunek bankowy numer 43 87 07 06 0031 0008 2000 0001. Czytamy w oficjalnym dokumencie, pod którym podpisał się przewodniczący związku Janusz Bodziacki. Tymczasem, kiedy w siedzibie związku pojawili się mieszkańcy spółdzielni, którzy chcieli zapłacić za śmieci, pracownicy związku odmówili przyjęcia od nich opłaty. W ostatnim tygodniu dyrektor biura związku rozesłał do mieszkańców spółdzielni ulotkę, w której stwierdza: opłaty od mieszkańców bloków należących do spółdzielni, wnoszone przez nich indywidualnie, nie mogą być przyjmowane w kasie związku. Opłaty wniesione indywidualnie przez mieszkańców bloków przelewem lub w kasach banków będą zwracane po potrąceniu kosztów operacyjnych ponoszonych przez związek. W czwartek, 5 września w siedzibie spółdzielni odbyło się spotkanie zarządów lubartowskich spółdzielni oraz władz związku. Podczas spotkania dyrektor Olesiejuk wycofał się z decyzji o oddawaniu wpłacającym mieszkańcom środków wniesionych jako opłata za śmieci. Znaczy tak, możemy, wydaje mi się, bezpiecznie rozmawiać w tym momencie, bo jest w zasadzie taka sytuacja, w której mieszkańcy spółdzielni nie wiedzą, gdzie płacić, jak płacić. Możemy tutaj wypracować jednolite stanowisko. My tych pieniędzy, którzy nam wpłacają, nie używamy, ale też nie zwracamy. No my ich nie będziemy zwracać, to jest pierwsze. Nie będziemy z nich korzystać. Myślę, że do decyzji ostatecznej, powiedzmy to tak, wystarczy nam środków, żeby nie męczyć ludzi po prostu zwrotami. Te pieniądze będą na koncie, z tym, że my dla wszystkich naszych indywidualnych właścicieli wysyłamy, zakładamy rachunki indywidualne. I dla spółdzielców nie będziemy, to będzie, powiedzmy, te środki będą w zawieszeniu. Natomiast po pierwsze nie mamy możliwości zablokować tego w banku, więc jeśli ktoś wpłacił, poniósł koszt, to niech na tym koncie, niech one sobie tam będą. Nie będziemy z tego robić problemu,
ktoś będzie miał zapłacone. Jeśli okaże się, że spółdzielnia będzie musiała składać deklaracje, wnosić opłaty, wtedy to niestety zwrócimy. Jeśli okaże się, że indywidualne osoby, no to rozciągujemy na indywidualne konto. Rozumiem. Czyli możemy przekazać naszym mieszkańcom taką informację, że jeżeli chcą wpłacić za śmieci, jeżeli nie chcą zwlekać z tymi opłatami, bo oni też woleliby już to wpłacić, możemy przekazać im informację, żeby na konto lub w kasie związku po prostu te pieniądze wpłacali. Nie, mieszkańcy nie mają obowiązku. Nie mają. Tak, według naszych mają, ale jak wpłacą, no to już jest ich indywidualna decyzja. Absolutnie. Naszym zdaniem mają. Dobrze, ale to nie chodzi mi o to, żebyśmy nie toczyli. Myślę, że wszyscy chyba usłyszeliśmy jasno, że no stanowisko jest takie, a nie inne. Nasze stanowisko też jest takie, a nie inne ze zrozumiałych względów. Myślę, że stanowisko też nas rozumie. Jest takie, że nie będziemy zwracać wpłaconych opłat. Z czyjej inicjatywy odbyło się wczorajsze spotkanie? To była inicjatywa przede wszystkim dwóch spółdzielni mieszkaniowych lubartowskich. Naszej spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie oraz spółdzielni mieszkaniowej Wspólny Dom. I z naszej strony udział w tym spotkaniu wziął pełen cały zarząd. Tak samo zresztą ze Wspólnego Domu zjawił się zarząd w pełnym składzie. A ze strony Związku Międzygminnego był pan Radosław Szumiec oraz pan Mariano Lesiuk. A czy z tego spotkania wynikły jakieś ustalenia? Jedno istotne ustalenie jest następujące, że na szczęście związek odstąpił od zwracania opłat mieszkańcom tych, które wskazywaliśmy, żeby wpłacać na konto związku. Oznacza to że jedną rzecz, że mieszkańcy, ci, którzy chcieliby już uiszczać te opłaty, mogą spokojnie wpłacać te pieniążki na konto związku. Te pieniądze nie będą odsyłane mieszkańcom. I mogą wpłacać je zarówno w bankach przelewami, jak i również jest kasa w związku międzygminnym, gdzie nieodpłatnie te pieniądze wpłacić za śmieci można. I to jest najistotniejsza rzecz, którą udało nam się ustalić w dniu wczorajszym. Niestety pozostałe kwestie, no my liczyliśmy na to, że tak jak w innych miastach, gdzie zawierane są porozumienia, gdzie związki międzygminne indywidualnie rozliczają mieszkańców, gdzie ta windykacja jest prowadzona też indywidualnie przez podmioty, czy to gminy, czy związki międzygminne. No nie udało się niestety przekonać związku do tego, żeby nie czekać na spór sądowy, na wyrok sądu, tylko żeby związek, tak jak jest to praktykowane w innych miastach, indywidualnie rozliczał tych mieszkańców, to dostaliśmy informację, że władze związku wolą czekać na wyrok, że nie odstąpią od swoich interpretacji prawnych. Zwrócili uwagę również, że nasze interpretacje prawne również są oparte na mocnych fundamentach, ale oni trzymają się swoich wytycznych. No i mimo wszystko chcą czekać na wyrok sądu, nie chcą się po prostu dogadywać wcześniej, nie chcą zawrzeć żadnego porozumienia. Wytyczną dla dalszego działania w świetle tego, co mówili nam przedstawiciele związku, ma być wyrok sądu. Koniec, kropka. Czyli rozumiem, że oznacza to, że mieszkańcy mogą swobodnie wpłacać pieniądze do kasy związku. Tak, mogą swobodnie wpłacać do kasy związku. Z tych informacji, które były nam przekazane, na pewno te pieniądze nie zostaną im zwrócone i po wyroku sądowym, jeżeli się okaże, że pieniądze zostały nienależnie wpłacone na konto związku, wtedy ewentualnie związek te pieniądze będzie zwracał, ale to dopiero po wyroku. Na tą chwilę na pewno pieniądze zwracane mieszkańcom nie będą, na pewno takie były złożone obietnice, no i miejmy nadzieję, że spotkanie było i protokołowane, i zapisywany dźwięk, więc wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi. I wydaje mi się, że jak pewne rzeczy obiecujemy, ustalamy, to tak to będzie realizowane. Czyli spokojnie, ten kto już by się chciał wpłacać te pieniądze za śmieci, spokojnie może te śmieci na konto związku, czy w kasie związku wpłacić. Panie prezesie, jak pan ocenia całe spotkanie i czy jest pan zadowolony z ustaleń, które wynikły? Spotkanie no, można ocenić na 2 z plusem. Nie na 5, na 2 z plusem. Dlaczego na 2 z plusem? Dlatego, że czekamy na spór sądowy. Ja liczę na to, że dogadamy się bez konieczności udawania się do sądu. Natomiast dwa z plusem dlatego, bo jednak udało się załatwić kwestię tego, że mieszkańcy mogą swobodnie wpłacać na konto związku środki. Czy jestem zadowolony z ustaleń?
połowicznie, no bo część rzeczy udało się załatwić, natomiast nie zostało to załatwione do końca. Można powiedzieć, że dobrze, że spotkanie się odbyło, dobrze, że wystąpiliśmy z tą inicjatywą. Lepiej załatwić jedną małą rzecz, wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem było w ogóle to, że dwie strony siadły do stołu i rozmawiały. A chciałabym jeszcze zapytać o atmosferę, jaka panowała na tym spotkaniu. Iście urzędnicza. Z naszej strony, ze strony zarządów, zwracaliśmy uwagę na taką rzecz, że opinie opiniami, ale warto by było odstępować czasami od takiej ściśle ostrej linii. No niestety z drugiej strony widać było nastawienie typowo takie, bym powiedział, urzędnicze, czyli przepisy są przepisami, lepsze, gorsze, ustawa dziurawa, nie dziurawa, ale bez wyroków sądu odstępować od żadnych decyzji podejmować nie będziemy. Po dwóch miesiącach zamieszania mieszkańcy spółdzielni w końcu mogą zapłacić za śmieci. Decyzja podjęta została we wrześniu, czyli o prawie 3 miesiące za późno. Ale obserwując funkcjonowanie lubartowskiego samorządu, można stwierdzić, że lepiej późno niż wcale. Dla kanału S Magda Firlej. Jedna z podejrzanych w sprawie więzienia, torturowania i przetrzymywania w piwnicy 25-latka z Siedlisk, Iwona Eś, jest już na wolności. Tak zadecydował sąd. Pozostali podejrzani w tej sprawie pozostali w areszcie. Przypomnijmy. Porwanie, przetrzymywanie w piwnicy, rażenie prądem oraz brutalne bicie to efekt działań kilku osób, którzy swoją ofiarę, 25-letniego mężczyznę, mieszkańca Kamionki, więzili w Rudce Kozłowieckiej w gminie Niemce. To, co przeżył 25-latek, to prawdziwy horror. Pod pretekstem został wywabiony z domu, a później porwany. Oprawcy nie mieli litości, katowali ofiarę, przetrzymując ją w zamknięciu. Jak ustalili policjanci, 25-latek był więziony w piwnicy domu jednorodzinnego, gdzie przetrzymującego osoby brutalnie się nad nim znęcały. Po dwóch dniach mężczyzna zdołał się wyswobodzić, jednak tego, co przeżył, zapewne nigdy nie zapomni. Skuteczne działania policji pozwoliły schwytać sprawców. Policja sprawców złapała i wszyscy zostali umiejscowieni w areszcie. Wśród nich była Iwona Eś. Jak się dowiedzieliśmy, podejrzana o udział w tym przestępstwie wróciła do domu. Tak zadecydował sąd. Dlaczego? Sąd okręgowy na skutek zażalenia złożonego przez obrońcę podejrzanej na postanowienie sądu z Lubartowie z 10 sierpnia 2013 roku, którym to postanowieniem sąd rejonowy w Lubartowie zastosował tymczasowe aresztowanie, sąd uchylił ten środek zapobiegawczy i zastosował wobec podejrzanej środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji z obowiązkiem zgłaszania się 3 razy w tygodniu we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania komisariacie policji oraz poręczenie majątkowe w kwocie 5000 zł płatne do 20 września 2013 roku. Co do tej podejrzanej, sąd uznał, że zaistniały szczególne przesłanki uniemożliwiające, znaczy negujące możliwość stosowania aresztu, albowiem podejrzana jest matką kilkumiesięcznego dziecka. I jak wynika z akt sprawy, ojciec tego dziecka jest osobą współpodejrzaną i jest tymczasowo aresztowaną. A w związku z tym, że dziecko ma kilka miesięcy, wymaga opieki ze strony matki. Pozbawienie opieki i wolności obojga rodziców byłoby środkiem wyjątkowo niehumanitarnym. I w związku z tym sąd, uwzględniając te szczególne okoliczności, podkreślam szczególne, w postaci tego, że jest to matka kilkumiesięcznego dziecka, sąd uznał, że zachodzą wyjątkowe okoliczności uniemożliwiające stosowanie tego aresztu i dlatego uchylił wobec tej pani areszt. Po roku oczekiwania wreszcie są pojemniki na nieczystości po naszych pupilach. Kosze na zwierzęce odchody są bardzo charakterystyczne i mają formę dalmatyńczyków. Czy Lubartów dzięki temu będzie wolny od psich kup? Miejmy nadzieję, że tak. Najpierw były obietnice. W budżecie żeśmy zabezpieczyli takie środki, jest to około 20 000 zł i w tych środkach między innymi, jak pani dyrektor powiedziała, jest zakup zarówno łopatek, jak i woreczków. Na dzień dzisiejszy mamy złożone zamówienie i czekamy już na realizację. Po roku czasu padło w końcu pytanie, gdzie są zakupione pojemniki i czy w ogóle zostały zakupione, skoro ich nie ma? Chciałem pani burmistrzu zadać pytanie. Bo idąc przez Lubartów nie zauważyłem ani jednego pojemnika, które byliśmy informowani, zostały już zakupione, miały stanąć lada chwila w Lubartowie na naszych terenach,
czy te pojemniki w ogóle zostały zakupione. Jeżeli zostały zakupione i gdzieś postawione, a ktoś się w nocy ukradł albo zniknęły w jakiś cudowny sposób, to proszę powiedzieć, gdzie te pojemniki stały. A jeżeli te pojemniki gdzieś się znajdują, a jeszcze nie zostały, inaczej, czy te pojemniki w ogóle zostały zakupione? Jeżeli zostały zakupione, to gdzie one są? Na sesji burmistrz miasta na zadane pytanie odpowiedział, że pojemniki są, ale kiedy miasto je wystawi, tego nie powiedział. Pojemniki na odchody zwierzęce są zakupione, one się nigdzie nie podziały, są w dyspozycji miasta, wydział pracuje i z właścicielami nieruchomości i również no też do tego są potrzebne pieniądze, aby ten system uruchomić. Ale w końcu nastąpił przełom, bo pojemniki na psie odchody, na które trzeba było czekać rok, zostały w końcu wystawione. Posążki o wyglądzie dalmatyńczyków w Lubartowie stanęły w różnych miejscach. Figurki psów ustawiono m.in. przy Jordanku, przy ulicy Batalionów Chłopskich, Popiełuszki, Powstańców Warszawy czy Kopernika. Te pojemniki powinny być argumentem ostatecznym dla tych, którzy w sprawie sprzątania po swoich pupilach mają mieszane uczucia. Woreczki, które pomogą nam usunąć nieczystości, na razie możemy odebrać w biurze obsługi interesanta Urzędu Miasta bezpłatnie, jednak niebawem będzie można je kupić w kiosku. Dzięki tej inicjatywie, miejmy nadzieję, Lubartów będzie czysty i wolny od pozostałości po naszych czworonogach, na ścieżkach, chodnikach i ulicach oraz, że to jest koniec tego problemu. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem 22 września organizuje piknik w ramach spływu kajakowego Rokitno-Leszkowice. Spływ organizowany jest w ramach projektu współpracy Utworzenie Szlaku Kajakowego Pradolina Wieprza. Celem spływu jest promocja szlaku kajakowego Pradolina Wieprza, utworzonego w ramach projektu współpracy realizowanego przez lokalne grupy działania Zielony Pierścień, Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem, Lepsza przyszłość Ziemi Ryckiej i Małe Mazowsze. W imieniu lokalnej grupy działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem pragnę wszystkich Państwa zaprosić na inaugurację szlaku kajakowego na Wieprzu, która odbędzie się 22 września. Początek o godzinie 10 na przystani kajakowej w Ulce Rokickiej u pana Tomasza Józwiaka. Rozpoczynamy spływ, który zakończymy w Leszkowicach. Myślę, że 5-5,5 godziny będziemy na wodzie. W Leszkowicach przy moście jest też przystań kajakowa i tam odbędzie się impreza integracyjna. Będzie grochóweczka, kiełbaski, będzie zespół, który będzie śpiewał szanty. Myślę, że będzie ciekawie, także zapraszamy na naszą stronę internetową lgdlubartow.org.pl i na stronę internetową www.kajakiempowieprzu.pl. Tam szczegółowe informacje, jest plakat, także wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. Wszystkich miłośników pływania informujemy, iż od dnia 2 września wznowione zostało funkcjonowanie basenu. Rozszerzona została również dostępność basenu dla osób korzystających z wejść na bilety. W okresie wakacyjnym na basenie zostały przeprowadzone remonty. Proszę nam o nich opowiedzieć. W tym roku zaplanowaliśmy wymianę okien, więc wymieniliśmy ostatnią część okien, które wymagały tego. Usunęliśmy także wewnętrzne okna, jako że były tam już całkiem niepotrzebne, były zbutwiałe, nie spełniały swojej roli, w zasadzie w części nawet nie było szyb w nich, a powodowały tylko to, że gromadziła się tam wilgoć, więc usunęliśmy. W związku z powyższym musieliśmy przeprowadzić remont także parapetów, które były z płytek PCV, więc musieliśmy terakotę nową położyć. Zyskaliśmy dzięki temu sporo miejsca na sprzęt, który tam wykorzystujemy na basenie, typu liny, typu deski do pływania. No, mam nadzieję, że udał się remont pod prysznicami, w zasadzie nie samych pryszniców, a instalacji związanej z prysznicami, gdzie w różnych okresach leciała zimna bądź gorąca woda. W tej chwili, z tego co jest mi wiadomo, jest już całkiem dobrze. Monitorujemy to, jeżeli jeszcze jakieś będą tam usterki, będziemy starali się to naprawić. Dużą część także zajęło nam, dużo czasu zajęło nam także wymiana części rur, które były skordowane na podbaseniu, odpływowe rury. No jest to w dużej mierze zasługa pana Marcina, który pracuje w firmie, która tutaj nam usługowo wykonuje opiekę nad całym basenem.
naprawdę trzeba duże słowo uznania powiedzieć na jego temat. No musieliśmy także w związku z wymianą elementów związanych z natryskami rozbić troszkę ścianek pod prysznicami na korytarzu, żeby dostać się do instalacji. No, bałagan był totalny, jeśli chodzi o rurki. Wyjaśnił mi tam pan Marcin, że i pokazywał mi, jakie były podłączenia, także no nie mogło to działać prawidłowo. Zostało to zrobione, wstawiliśmy nowe płytki. No nie są to płytki takie same, jak być powinny, czyli te, które były. Troszkę podobne, troszkę różniące się. Kiedyś może w przyszłości, jak będzie więcej środków, zrobimy to. Zrobiliśmy także uszczelnianie niecki basenowej, została ona umyta, odtłuszczona i została położona nowa nawierzchnia. Mieliśmy troszkę problemów z odpływami z basenu, jako że były tak skorodowane, że po wymianie okazało się, że po prostu woda cieknie. Idzie pod wszystko pod basen, więc zmuszeni byliśmy także te elementy usunąć. No, dużą pracę także pracownicy nasi wykonali. No, jestem pełen uznania, bo później doprowadzić basen do użyteczności po tych remontach, no, wymagało to bardzo, bardzo dużo pracy. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i pracownikom. Staranność, z jaką podeszli do tych remontów, do później doprowadzenia basenu do użyteczności, no, wymaga tutaj na takie słowa. Planujemy jeszcze w tym roku podłączenie basenu do PEC-u. Mamy już uzgodnione warunki w tej chwili, wysłaliśmy zapytania do wykonawców, szukamy firm, które zrobią nam to, ja nie mówię, że najtaniej, no bo tak by się chciało, ale że zrobią nam to dobrze. Czekamy na razie na odpowiedzi. No, na przyszły rok chcemy popracować nad wentylacją, bo to wymaga też dużo pracy. Tam jest, jak oglądałem, nawet zdjęć troszkę porobiłem, są tak skorodowane elementy, że oby wytrzymało do przyszłego roku, także tutaj chciałbym. W związku z tym, że otworzyliśmy basen od września, no, wprowadziliśmy kolejne, mam nadzieję, udogodnienia, wsłuchując się w głos naszych mieszkańców, niektórzy proponowali, duża grupa była takich, którzy proponowali, żeby połączyć 2 godziny, te, które są na wejście na bilety. Zrobiliśmy to. Są 2 godziny, od godziny podeprę się tutaj dokumentacją. Jest to 17.45 do 19.20. Codziennie każdy nasz mieszkaniec naszego miasta może wejść na bilety. Dodatkowo w piątek jest jeszcze godzina jedna wcześniejsza od 16.55, także 3 po kolei są godziny, tylko że piątek, wiadomo, później weekend. Większa grupa młodzieży, dzieci, młodzieży, dorosłych może korzystać z basenu. Wprowadziliśmy także dodatkową godzinę poranną do pływania i jest to godzina 9.45 do 10.30 codziennie. Oprócz soboty mieszkańcy naszego miasta mogą na tą godzinę wejść, jest to wejście na bilety. Pozostaje bez zmian godzina 6.30. Codziennie można korzystać z 2 torów, w środę jest do dyspozycji cały basen. Leczenie na terenie Unii Europejskiej za pieniądze NFZ wydaje się skomplikowane? Podpowiadamy, jaki dokument warto ze sobą zabrać. Gdy wyjeżdżamy za granicę na urlop do pracy czy na studia, bardzo ważną rzeczą, o której należy pamiętać, by uniknąć kłopotów leczenia podczas pobytu w innym kraju, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Okazując taki dokument lekarzowi, otrzymamy medyczną pomoc w razie wypadku czy nagłej choroby. Karta taka zapewnia bezpłatne podstawowe leczenie w publicznych placówkach służby zdrowia w krajach Unii Europejskiej i krajach EFTA, czyli krajach strefy wolnego handlu. Mamy prawo korzystać z takich świadczeń jak obywatele tych państw. Taką kartę możemy wyrobić w oddziale NFZ, gdzie trzeba wypełnić wniosek o ten dokument. Po okazaniu dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji studenckiej bezpłatnie otrzymamy taką kartę. Gdy jednak wyjedziemy bez Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, także mamy prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Warunkiem jest ubezpieczenie w Polsce. Zagraniczna, publiczna placówka udzielająca pomocy skontaktuje się z naszym oddziałem NFZ, wystawi i prześle certyfikat zastępczy. Ważne jest to, że będąc za granicą, również można wystąpić o wydanie certyfikatu zastępczego. Wystarczy przesłać faksem do oddziału NFZ podpisany wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, który znajdziemy na stronie www.europejskakarta.ubezpieczeniazdrowotnego.pl.
ekus.nfz.gov.pl. Jeśli jednak poniesiemy koszty leczenia, a jesteśmy ubezpieczeni, to powinniśmy starać się o zwrot leczenia po powrocie do kraju. Koniecznie trzeba mieć wówczas ze sobą rachunki, faktury czy dokumenty poświadczające zapłatę za usługę. Kwoty muszą być podane w walucie tego państwa. A w dalszej części informacji. Wystawa prac młodej artystki. Ja kilka lat później spróbowałam malować. Pan Tadeusz tylko dla licealistów. Kara za wagary. Stop marnowaniu jedzenia. Zasiłek rodzinny. Miły akcent w zespole szkół numer 2. Wszystkich wielbicieli sztuki zapraszamy na wystawę prac młodej artystki Roxany Hałasy. Wystawę obrazów można obejrzeć w budynku gminy przy ulicy Lubelskiej. Roxana Hałasa to młoda artystka, która jest zupełnym samoukiem. Sztuka, jak sama twierdzi, jest jej pasją, którą w pełni podzielają jej rodzice i wspierają córkę w tym, co robi. Czy twoi rodzice pomogli ci rozbudzić twoją pasję? Tak, zawsze mnie w tym wspierali. Nigdy nie krytykowali, właśnie zawsze pochwalali. Zachęcali do udziału w różnych konkursach plastycznych. I właśnie w gimnazjum, w liceum brałam udział w konkursach, zajmowałam pierwsze, drugie miejsca bądź wyróżnienia i to mnie też bardzo motywowało, bo jednak to pokazywało, że mam jakiś tam talent. A poza tym moja siostra, starsza, 5 lat, również jest artystką, tak w cudzysłowie powiem, i też maluje. Właśnie ona pierwsza zaczęła malować na płótnie i mnie bardzo zainspirowała i ja kilka lat później spróbowałam malować i zaczęło mi wychodzić, znaczy ludziom się to zaczęło podobać, chwalili mnie, no i stwierdziłam, że chyba warto w to inwestować. O swojej pasji Roxana Hałasa opowie nam w programie Rozmowa Tygodnia, na którą Państwa serdecznie zapraszamy. Pan Tadeusz przestaje być lekturą obowiązkową i uczniowie gimnazjum już z obowiązku czytania tego dzieła są zwolnieni. Przeczytać tę lekturę będą musieli licealiści, przez to rozporządzenie MEN-u. Wielu młodych ludzi, którzy pójdą do innej szkoły ponadgimnazjalnej niż liceum, tego utworu po prostu nie będzie znało. Poza epopeją narodową w kanonie lektur obowiązkowych nie ma też Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza, a z poziomu liceum zniknęła trylogia Henryka Sienkiewicza. Niestety, prawdopodobne jest to, że za kilka lat młodzież nawet nie skojarzy, z jakiego utworu pochodzi cytat Litwo, ojczyzno moja. O sprawie zdecydował MEN w swoim rozporządzeniu. Znosi ona obowiązek czytania i omawiania Pana Tadeusza w całości lub we fragmentach podczas lekcji języka polskiego na poziomie gimnazjum. Epopeja narodowa omawiana jest wprawdzie w liceum, ale przecież nie każdy taką szkołę po gimnazjum wybiera. Pomysł nie przypadł do gustu nauczycielom, bo wielu z uczniów po prostu nie przeczyta jednego z najznamienitszych dzieł polskich. Rozmowa z wychowawcą, wizyta u pedagoga, a później obniżenie oceny ze sprawowania. To czeka ucznia, który ucieka z lekcji, a jego rodziców nawet 5000 zł grzywny. Wagary, jak wszystkim wiadomo, nie są dobrym pomysłem. Powodują nie tylko zaległości w nauce, ale również problemy z oceną zachowania. Na młodych ludziach, którzy nie zakończyli jeszcze edukacji na poziomie gimnazjum oraz nie mają ukończonych 18 lat, ciąży obowiązek szkolny. Oznacza to, że młodzież do szkoły chodzić musi, a obowiązek do pilnowania tego mają rodzice. Prawo do kontroli, czy ten obowiązek jest spełniany, mają dyrektorzy szkół. Żadne konsekwencje nie będą wyciągane, jeśli zdarzy się nieobecność z powodu choroby, wypadków losowych lub innych przyczyn. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy dziecko opuści ponad połowę zajęć w miesiącu. Wtedy obowiązkiem dyrektora jest powiadomienie o tym fakcie rodziców oraz zażądać, by dopilnowali oni wypełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Jeśli nie przyniesie to efektu, może ostrzec opiekunów, że skieruje sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. Gdy jednak dziecko nadal wagaruje, sprawa przekazywana jest do gminy, która na wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko, może nałożyć na rodziców grzywnę. Jej wysokość może wynieść nawet 5000 zł. Sprawa niepokornego ucznia może być również skierowana do sądu rodzinnego, a policja na wniosek dyrektora może doprowadzić wagarującego ucznia do szkoły. Ważne zmiany w przepisach, jeśli chodzi o podatek VAT na żywność. Od października sklepy będą zwolnione z podatku przy oddawaniu jedzenia potrzebującym. Ta zmiana w przepisach jest bardzo ważna. Jak dotąd podatek przy przekazywaniu żywności potrzebującym w zależności od produktów wynosi od 5 do 23% jego wartości. Do tej pory dla właścicieli sklepów bardziej opłacalne było wyrzucenie jedzenia niż przekazanie go dla potrzebujących. Trzeba tu nadmienić, że chodzi o niebagatelną ilość, ponieważ szacunkowo rocznie marnuje się około 300 tysięcy ton dobrej żywności. Po zmianie przepisów większość produktów z kończącą się datą ważności, ale nadal nadających się do spożycia, będzie przekazana.
przekazywana potrzebującym. Wrzesień to czas, kiedy powinniśmy złożyć wniosek o zasiłek rodzinny, jeśli takowy nam się należy. Warto wiedzieć, że możemy ubiegać się także o szereg dodatków, jakich wyjaśniamy w tym materiale. Żeby w ogóle ubiegać się o zasiłek rodzinny, dochód w rodzinie na osobę musi wynosić do 539 zł. O zasiłek rodzinny występujemy do ośrodka pomocy społecznej lub do ośrodka pomocy rodzinie w swojej miejscowości. Na składanie wniosków mamy czas od 1 do 30 września. Stawki zasiłków są zróżnicowane. Zasiłek na dziecko wyniesie 77 zł miesięcznie, jeśli maluch ma nie więcej niż 5 lat. Powyżej 5 lat, ale nie więcej niż 18, wynosi 106 zł. Jeśli dziecko uczy się i ma 21 lat, ale nie więcej niż 24, będzie przysługiwać nam zasiłek w kwocie 115 zł. Oprócz zasiłku rodzinnego, jeśli mamy do niego prawo, możemy ubiegać się także o dodatki, a są nimi. Dodatek dla rodzica samotnie wychowującego dziecko przysługuje nam, jeśli ojciec dziecka nie żyje bądź jest nieznany. Wysokość takiego dodatku to 170 zł na każde dziecko, ale do 340 na wszystkie dzieci. Natomiast na dziecko niepełnosprawne 250, jednak nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci. Wśród dodatków państwo przewidziało także pomoc dla rodziny wielodzietnej. Przysługuje on na trzecie lub kolejne dzieci, na które przyznano zasiłek rodzinny. Stawka takiego dodatku wynosi 80 zł na jedno dziecko. Możemy także dostać dodatek na dojazd dziecka do szkoły do innej miejscowości, ale w momencie, kiedy chodzi ono do szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej i dodatek taki wynosi 50 zł, w okresie jednak od września do czerwca. Możemy starać się także o dodatek do internatu, który wynosi 90 zł. Poza tym przewidziany jest dodatek na wyprawkę szkolną 100 zł na każde uczące się dziecko, na które przyznany jest zasiłek rodzinny. Państwo przewiduje także dodatek na rehabilitację. Przysługuje on na dziecko do lat 16 i do 24, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Stawka taka wynosi 60 zł miesięcznie na dziecko do lat 5, 80 zł do 24 lat. Jeśli jesteśmy na urlopie wychowawczym i mamy przyznane rodzinne, możemy dostać dodatek od państwa w wysokości 400 zł. Bardzo miłym akcentem samorząd uczniowski Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie rozpoczął swoją działalność. W dniu 5 września cała społeczność szkolna od wczesnych godzin rannych wymieniała serdeczne uściski między sobą, dyrekcją, nauczycielami oraz pracownikami szkoły. Widok uśmiechów pojawiających się na twarzach świadczy o tym, że akcja odniosła sukces. Potwierdza to również słowa, które są powtarzane w naszej szkole dość często. Szkoła jest naszym drugim domem, a wszyscy znajdujący się w niej tworzą wielką wspólnotę. Zachęcamy wszystkich do brania aktywnego udziału w akcjach organizowanych przez samorząd uczniowski. Pamiętajcie, czas spędzony w szkole wcale nie musi być taki zły. Wystarczy szczypta optymizmu i garść pozytywnego myślenia. Życzymy wszystkim miłego pobytu w szkole i wielu miłych chwil spędzonym w gronie rówieśników. Samorząd uczniowski. A teraz zapraszamy państwa na prognozę pogody. Piątek 13 września zapowiada się pochmurno, możliwe opady deszczu i tylko 15 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1014 hektopaskali. Sobota 14 września również będzie pochmurna, będzie trochę cieplej, 17 stopni Celsjusza, możliwe opady deszczu, ciśnienie spadnie do 1011 hektopaskali. Niedziela nie przyniesie znaczącej poprawy pogody, słupek rtęci pokaże nam 18 kresek, może wystąpić deszcz, a ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1008 hektopaskali. W poniedziałek 16 września odnotujemy 21 stopni Celsjusza. Będzie jednak pochmurno, możliwe przelotne opady deszczu. Barometr wskaże 1003 hektopaskale. Wtorek przyniesie nam znaczne ochłodzenie, tylko 12 stopni. Również pochmurno i deszczowo. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1004 hektopaskale. Środa niestety nie przyniesie znacznej poprawy pogody. Będzie wprawdzie trochę cieplej, bo 16 stopni, ale może być deszczowo. Barometr wskaże 1008 hektopaskali. Słońca nie zobaczymy także w czwartek 19 września. Dzień zapowiada się tak jak pozostałe, pochmurno i deszczowo i tylko 14 stopni ciepła. Ciśnienie bez zmian 1008 hektopaskali. Prognoza pogody została przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa na dziś. Zachęcamy do kontaktu z naszą redakcją poprzez adres redakcja@kanals.pl, a także pod numerem telefonu 81 463 99 70. Przypominam, że oglądać nas można również na stronie internetowej www.kanals.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.